będzie. Na naszej zasiadce, jak widzicie, wędki są już w wodzie, chłopaki są na trzecim stanowisku, my znowu na zaproszeniu Mirka i Marka. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na lot wokół jeziora. Barłożno 2024. Zapraszamy. Lecimy! Cześć Wam, witamy Was na rozpoczęciu naszego sezonu, czyli 2024. Mamy 7 kwietnia i jesteśmy ponownie na zaproszenie Mirka i Marka na łowisku Barłożno. Także przyjechaliśmy tutaj tak... Łukasz jest pierwszy raz. Pierwszy raz jestem, ale łowisko robi wrażenie. My jesteśmy drugi raz, więc taka delikatnie, no nie ubiorę tego słowa zemsta, ale rewanż może. Rewanż. Rewanż, bo mieliśmy wtedy dwie ryby. Co możemy powiedzieć? Robimy sobie takie teamowe zawody, kto złowi więcej i najwięcej. Takie, jak ktoś mówi, zawody o pietruszka, ale rywalizacja sportowa i taka zdrowa rywalizacja. Co mamy na hakach i co sypaliśmy, zobaczycie za niedługo na przebitkach. Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, gdzie wywieźliśmy. To może zaczniemy od lewej, to Łukasz, ty może coś powiesz, na jakiej głębokości wywiozłeś? No tak, podzieliliśmy 3 stanowiska, bo mamy 3 stanowiska i umówiliśmy się tak, że każdy stawia jedną wędkę na jedno stanowisko, tak? Gdzieś tam się dogadaliśmy, kto gdzie chciałby gdzieś tam położyć, żeby się tam nie spierać za bardzo. No i tak, stanowisko Cypel. Ja mam lewą stronę, głębokość około 4 metry, fajny spadek, niedaleko zwalone drzewo gdzieś tam w wodzie, więc tam poleciał ananas. Stanowisko prezesówka, no to tam już trochę inna taktyka, głębokość 2 metry, no i natural.
No i stanowisko dwójka, to tutaj wybrałem bałwanka, prowidzi i głębokość tam około 3 metrów. Tak? Ali, to może teraz, teraz ty? Chłopaki powiedzą, co oni tam wystawiali. Czekajcie chwilkę. Kurde, nie wiem czy nam nie przerwało. Dobra, leć. Telefon akurat w tym samym czasie. No dobra, co? Ja podobnie jak chłopaki szukałem dziur zaraz za tym, za zielskiem. Gdzieś tam wiadomo, trzeba się skupić, żeby przy tym zielsku postawić, bo ta ryba na pewno tam żeruje w tym zielu. No i co? Za grubo nie sypaliśmy. Bynajmniej chyba chłopaki też grubo nie sypali. Nie, że sypaliśmy, było tak średnio po szufelce na zestaw. Tak, jakieś ziarna, jakiś pelet drobny, kulek tylko trochę tak naprawdę. No i tak to wygląda, no, u nas. Zestawy co? Od 2,5 do 4 i chyba 2 metra, jak dobrze kojarzę. Także trochę się rozstrzeliłem. Mam nadzieję, no, mnie ryby zweryfikują, tak, czy coś zagra. Jesteśmy dobrej myśli, pogodę mamy sprzyjającą, jest ciepło, tak jak widać. Tak, siedzimy w koszulkach na krótko, także mam nadzieję, że rybki będą współpracować. No i dobra, no co, ja przekazuję Darkowi. Niech Darek się podzieli. Także słuchajcie, tak jak Łukasz mówił, ja mam zaraz za Łukaszem zestaw i tam akurat strzeliłem się w głębokość 4,2, 4,5, gdzieś tam znalazłem dziurę. I jest to tak blisko tego miejsca, gdzie w zeszłym roku akurat łowiłem. Następne stanowisko, czyli prezesówka, i tu mam dosyć głęboko, bo tu mam gdzieś na około 7 metrach. I stanowisko numer 2, tutaj mam zaraz, znalazłem takie wypłucenie, taką ala wyspę. To tutaj dzięki Markowi. No i tam jest zaraz za wyspą, na stoku, na spadku, położyłem trzeci zestaw. No według mnie powinno coś z tego odpalić. Tak jak tutaj Adi powiedział i chłopaki, mam fajną temperaturę, bo temperatura wody jest około 15 stopni, więc jest super. Rano wiatr nawiewał w cypel, więc tam w tą zatoczkę, więc sądzimy, że to powinno się udać. No co, słuchajcie, my zapraszamy Was do oglądania. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym wejściu z jakąś rybą. I tak, przy rybie. I przy rybie. Więc my zaczynamy, idziemy się bawić dalej, idziemy rywalizować. Teraz trzymajcie kciuki. I zapraszamy. I zapraszamy. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie dalej. A my zapraszamy Was na kolejną część filmu. Do później, hej. Siema. Teraz moje przyponiki tutaj pokażę. Myślę to podobnie jak Darek. Na drobno. Troszkę inne smaki. I po kolei, tak? Pierwszy smak to będzie ananas. Tak to wygląda, jeden popek od kalmara, nowy smak, który chcę zainwestować w tym roku. Następne to będzie tak. Natural. Waftercik. Znaczy to jest kulka hakowa podbita korkiem, żeby po prostu ta kulka, tak jak te, co zasypie, po prostu leżała ładnie na dnie. Tak. I ostatni, no to fajne połączenie, Prodigy. Popek 16 skrojony tak do połówki. I 16. O, myślę, że to zrobi robotę. Tyle mogę powiedzieć. Czekamy na brania. Także miejscówka wytypowana, fajny spadek na 4 metrach, nieopodal drzewa zwalonego, no i ananas, tak? Testujemy ananas zasypany rzepikiem, konopią, granulat kukurydziany od Vegasa, no i kuleczka ananas kalmar. Wjedziemy. Ja Wam pokażę, co, na co ja wywożę, to jak widzicie mam 3 zestawy. I na pierwszy zestaw, czyli tutaj, nie wiem czy będzie widać, spróbuję tak bliżej pokazać. Na Roni Liku leci kałamarnica, limonka. Tutaj drugi to jest ławtersik podbity sztuczną kukurydzą. I trzeci to jest również Roni Lik i tu mamy naturala. Oczywiście wszystkie kulki od kalmara. Dlaczego tak? Stwierdziłem, że
wszystko w tym tutaj na delikatnie, więc jedyny taki bardziej ofensywny to jest ten Wafters, ale podbiłem go kukurydzą, chcę, żeby był troszeczkę wyżej, więc zobaczymy, jak to będzie. No, mam nadzieję, że tym razem ja wygram między hurdami, bo nie ukrywam, że robimy sobie takie zawody, więc, ale o tym to już wiecie. Więc obstawiam takie trzy killery, to jest u mnie, a teraz ja przekazuję mikrofon do Adriana i on się pochwali, co on ma. Dobra, leć. Także słuchajcie, u mnie, tak jak mówiłem, jedzie kałamarnica na Ronirigu, do tego tylko troszeczkę kukurydzy, troszeczkę rzepiku, pokruszone kule połówki, bo tak sobie to wymyśliłem. I to płyniemy, mam nadzieję, że coś zadzwoni. Nara. Siema, no to co, czas na moje zestawy. Także krótko, na pierwszy zestaw brzoskwinia, ucięty Waftersik i popek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Także tak. Drugi zestaw Fatality, czyli to, co się sprawdzało na jesieni. Nic nie zmieniam, próbujemy. Jest żwirownia. Wydaje mi się, że jest tego robactwa tutaj trochę, więc powinno to zagrać. A jak będzie, to ryby pokażą. No i na trzeci zestaw testowa kula, z którą się nie rozstaje. Jest to mój top 1. Top 1 u mnie. Także tak to wygląda. Tutaj pojedynczy pop-up. Trochę drobniej. No i zobaczymy co. Bierzemy się za wywózkę. Co w łódce, to będziecie widzieli. Pokażemy wam. No i tyle. Oglądajcie. Pozdro. No to co? Pierwszy mój zestaw. Rzepik. Troszkę kulek peletu. Oczywiście numer 1 na haku. Nie wiem, czy widać. Testowa. No i co? Wieziemy. Pierwsza rybka z Barbosna, no to nie jest to, co, na co czekamy, ale... Ale piękna płoć. Ale ładna poteczka wpadła. Poruszyła trochę towarzystwo przy grillu, więc... Dobra, rzucaj. Wywozimy, czekamy na następne. Nie, przeżyje, nic jej tam nie tęczo. Słuchajcie, pik w czasie toalety porannej. Zobaczcie, taki piękny karaś nam ląduje na macie. No, Darek ma duże ręce, ale tak, widać, jest naprawdę, że jest duży, ryba. Wam, że on tak
między 1,5-2 kilo, później spróbujemy go zważyć w slingu, chociaż nie wiem, czy chcemy wrócić slinga dla tego karasia. Ale powiem wam, że jest piękny, takiego jeszcze nie miałem. Więc zwracamy mu wolność, wywozimy jeszcze raz, znaczy, że rybka zaczęła pracować w naszych wytypowanych miejscach i czekamy dalej na rybkę, także trzymajcie kciuki, jak zawsze to mówię, i uciekamy dalej łowić. Dobie. Tak jak widzieliście na wstawkach, Łukasz miał przyłów w postaci pięknej płoci. Tak. Naprawdę gitara. Pięknej. U mnie wylądował karaś dzisiaj nad ranem. Też śliczny, znaczy zasadniczo mój rekord, bo prawie 2 kg. Półtora kilo, ładny. Słuchajcie, co my możemy powiedzieć? No, przewieźliśmy oczywiście po 24 godzinach wszystkie nasze zestawy. Ja u siebie zmieniłem tylko tyle, że z Waftersa zamieniłem to na Roni Rigi, czyli mamy wszystko na drobniutko. Wszystkie moje zestawy, czyli lewy skrajny i tutaj, który jest za Adrianem, wszystko zostało w tym samym miejscu. Jedyne co, to tylko prawy skrajny został przewieziony za wyspy na wyspę, więc tam na troszeczkę tak, na totalną płciznę. Nie widać, słuchajcie, żeby ryba coś tam żerowała. Kurczę, no my zrobiliśmy chyba wszystko, co mogliśmy. No nie wiem, tutaj niech Łukasz jeszcze powie o swoich zestawach i Adrian po kolei. A ja to drobno, tak samo jak Darek, wszystko w popy poszedłem. Zresztą tam chyba będziecie widzieli na przebitkę, bo nagrywałem tam coś, jak zmieniłem i jak wywiozłem. O, koń właśnie gania. To jedyna atrakcja. Jedyna ryba, jaka tutaj się pokazuje, to koń właśnie chyba na uklei albo na płotce, nie wiem, tam gania. No i to tyle, no też miejscówki zmieniłem, jedną płycie, dwie chyba zostały bez zmian. Znaczy no zmieniłem, ale głębokość podobna. Także robiliśmy to, co mogliśmy. No, ryby zweryfikują, no. Czekamy. No. Mamy trzy miejscówki zmienione, tak? No głębokości podobne, tak? Staraliśmy się trochę rozstrzelić, żeby na jednym miejscu gdzieś te kilka głębokości było, tak? I też tam różne smaki, żeby w ten sam smak nie iść. No ja tam grubiej, postawiłem trochę grubiej. Jedna tonąca dwudziestka, jedna podbita małym popkiem, no i jeden popek, tak? W miejsce tam, gdzie była ta płotka, trochę się przesunąłem, no bo jednak nic się więcej nie wydarzyło. Zasypałem więcej, no bo skoro są takie ryby, taki białoryb, więc wydaje mi się, że no jednak tego towaru może być tam za mało. No zobaczymy. No. Ryba zweryfikuje, woda zweryfikuje. Czekamy. No tak zasadniczo, co my możemy powiedzieć? No my zrobiliśmy wszystko. Mamy, słuchajcie, 3 stanowiska. 9 wędek. Na każdej jest coś lub inaczej zrobione przez każdego, więc to nie jest tak, że jakby miało nam braknąć umiejętności, może poniekąd trochę też. To już tam sami ocenicie. Ale byliśmy rok temu, tak? I było. No słuchajcie, woda tym razem nie...
ryba nie współpracuje, tak, bo woda stoi. Nie było widać dzisiaj, żeśmy wstali tak, nie wiem, która to była po szóstej, oglądaliśmy dosyć długo wodę. Nie było widać totalnie z połowy, więc no my zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Pozmieniane przypony, bo różne, tak, ja miałem wczoraj na fluorokarbonie, chłopaki mieli na miękkie plecionce, na twardej. Więc my to wszystko, żeśmy pozmieniali. Ronirigi, D-rigi na Waftersie, tego można wymieniać, zresztą nie będziemy o tym mówić, bo znacie te wszystkie przypony i tak dalej, a my nie chcemy nikogo uczyć, tylko mówimy o naszych przygodach. Więc nam pozostało tylko czekać, no najprawdopodobniej zobaczymy się rano, bo powiemy wam szczerze, że nie, nie rokuje to raczej, ale oczywiście nadzieja umiera ostatnia, więc na pewno jeżeli zobaczymy się z rybą. Ewentualnie na podsumowaniu. Trzymajcie za nas kciuki. Nadzieja umiera ostatnia. Jak zawsze mówią, tak dokładnie. To może być noc cudów. Tyle, no słuchajcie co. Oglądajcie nas, trzymajcie kciuki i do zobaczyska. No i udało się, wypracowaliśmy branie, tak, 2,5 godzinki w wodzie. Zmiana miejscówki zrobiła robotę. Mam nadzieję, że to jest tylko początek, bo pogoda od wczoraj jest stabilna, tak, i ta rybka uważamy, że ruszy. No, silna ryba, tak. No jest pierwszy, mamy nadzieję, że worek zostanie otwarty. No pi razy drzwi, nie wiem, 7 kilo może, 6,5, 7, tak myślimy, no nieważne. Nie, nie musimy ważyć, sezon uważamy za otwarty. Nie jest wiadomo jaki, ale otwarcie sezonu, ryba, tak? No i na chwilę obecną. To fajna i musimy powiedzieć, że Łukasz prowadzi. Nowa woda, nowa ryba. Dobra. A jaki Mirek, czekaj, ty trochę naleje. Nie daj go tam na wprost. Kurwa, muszę nalać, bo go... No nie, po chamsku, że tak... O, tak. Pójdzie. I teraz muszę. Tutaj co wolisz, nie będę się... Ładnie. Pokaż, pokaż. Może tak będzie lepiej? Dopiero widać. O. Rybki. Dobra, zaraz będziemy dopływać. Niby. I rzucamy przycisk, cyk. I poszło. No i co, żeby wrócić teraz do domu, poszło Łukasz. Trzymamy przycisk i łódka nam wraca do domu. Zapisy na sądzie jakieś tam są. Tutaj zrzut zanęta poszła. I tak to wygląda. Dobra, my idziemy spać. Widzimy się rano. Widzimy się rano z rybą. Piona. Hej. Słabo widać, drugie branko, chłopaki się szykują. Dobra, druga. No to siup. Tylko popatrz, bo silne piątosy. Dobra, jesteśmy po rybce.
Darek miał branie. No i co, wywózka? Kałamarnica, limonka. Ou. Czyli to, co się sprawdziło rok temu. Trzecie miejsce zagrało. No i co, zobaczymy, co będzie dalej. No widzieliście, w ciągu dnia było z ziarnem. Teraz już na szybko mam po pierwszej, więc lecimy. To słuchajcie, mała taka aktualizacja, dwie rybki dzisiaj w nocy, jedna u Łukasza o godzinie 23, później godzinka snu i potworna rolka, tak samo zresztą u Łukasza, bo dodamy, że to są było, nie było tam przebacz, tak, więc to szło. I co dalej? Mój o 1.30, Łukasza o 23, nam lądują. Zobaczymy, czy dadzą się podnieść za pierwszym razem. Są dwa. O, takie miśki. O. Łukasza trochę większy, ale taki dublecik. Także tak nas, można powiedzieć, żegna łowisko Barłożno. Mamy piękne rybki. Nie ważyliśmy. Nie, Łukasza jest troszeczkę większy, ale tak jak my to mówimy, ten sam rocznik. Słuchajcie, my idziemy. Krótka sesyjka. Co możemy powiedzieć? No, wszystko po łopki, wszystko drobniuśko, więc nasza taktyka tak się zasadniczo sprawdziła. No co, my idziemy krótką sesyjkę robić. W ten sposób się łowisko Barłożno z nami żegna. Zasiadka trudna, jak i poprzednio, kłody pod nogi, ale nie wracamy na tarczy, tylko z tarczą, więc to wszystko fajnie rokuje, fajnie nagrało. Jedyny minus tylko taki, że niestety Adi tym razem bez rybki, gdzie moje serce ubolewa z tego tytułu, ale następnym razem wiem, że karta się odwróci. Chociaż wędki tak, jak to Łukasz mówi, wędki są jeszcze w wodzie. Słuchajcie, my idziemy je wypuszczać, parę zdjęć w wodzie. My was pozdrawiamy i zapraszamy na podsumowanie naszej wyprawy z Barłożna. Narka. Drugi karp. No tylko się cieszyć, tak? Wypuszczamy, kończymy przygodę. Miejmy nadzieję, że uda się za rok przyjechać w trochę lepszych warunkach, żeby ta ryba lepiej współpracowała, ale wywalczone ryby, więc kara. Damy. No i słuchajcie, tak jak mówiłem, mała sesyjka, wypuszczamy bączka, Łukasz już puścił, takie brzdące, no kurde, sama radocha, słuchajcie, także jeszcze raz pokazujemy, o, wypoczęły od nocy, o. Takie waleczne ananasy. No i lecimy. Trzymajcie się. No uwaga, słuchajcie. Także wypuszczamy naszego wojownika z Barłożna. No, wracaj brachu do domu. Co ty? Poszedł tutaj. O, jest. Wyszedł. Nie chcę iść do domu. Nie. Co ty? No chodź tu, mam cię. Siema. No i co? Koniec zasiadki. Co dobre, szybko się kończy. Tak. No ale nie zjeżdżamy na pusto. Udało się trzy rybki wypracować.
Co można powiedzieć? No, zostaliśmy przyjęci, no tak jak rok temu. Super. Ciepło, super. Od razu na wstępie podziękowania dla Mirasa i dla Marka. No dla wszystkich, tak? Tutaj z łowiska w Barłożno. Wszyscy byli, był i Hubert, był i Klaud u nas. Także jest naprawdę super, wam dziękujemy za przyjęcie po raz kolejny, ciepłe i pomocną dłoń, bo tak. Pomagali nam ładować baterie od łódek, tak? Więc z tego miejsca wszystko, jeszcze raz, nam, tak. Wszystko, co nam brakowało, to pięknie, chłopaki dziękujemy. Nam służyli pomocą. Także no my możemy co tylko zaprosić, jeżeli chcecie się spróbować. No można powiedzieć, z dość trudną żwirownią, bo nie jest tak, że przyjedziesz, ryby tu jest sporo, przyjedziesz i złowisz. No na moim przykładzie, tak? Mi się nie udało nic złowić, ale cieszę się, że chłopaki uratowali honor. Udało. No poprzednim razem ja blankowałem, poprzednim razem ja przegrałem. To są karpie, no. No materia. I przede wszystkim to jak Adrian mówi, no jest to dosyć wymagająca woda. Jest bardzo mocno porośnięta, jezierska, którego nie widać, ale no tutaj trzeba reagować. To nie można sobie pozwolić na wyczekiwanie na długą rolę, choć tym razem mieliśmy naprawdę bardzo duże role, ale to słuchajcie, dlatego że to zielsko jest jeszcze dosyć stosunkowo nisko, one jeszcze raz tak nie wybujały. No bo przypomnijmy, że mamy kwiecień, tak? Tak, dopiero mamy początek sezonu, a woda już ma 14 stopni, także tak. Warunki fajne, ale wydaje nam się, że karp nie zbierał. Z tego powodu nie wiem, no mi się wydaje, że to tarło karasia. A wy co myślicie, to napiszcie w komentarzach. Napiszcie my mamy takie wytłumaczenie, że po prostu ryba słabo zbierała, bo chyba żerował na ikrze. Nawet nie było spławów, dopiero się teraz zbieramy i pokazał się pierwszy spław od 3 dni, także to świadczy chyba o tym, że mamy rację, ale no, ekspertami nie jesteśmy. Nie jesteśmy, tak nam się wydaje. Nasze przemyślenia, nasze wieczorne rozmowy odnośnie taktyki, miejsc i całej sytuacji skłoniły nas do takich refleksji, że to mogło być poniekąd przyczyną, bo wiadomo, że nie zwalamy 100% na to, ale tak nam się wydaje, że to mogło być poniekąd ową przyczyną, iż no jest tutaj dosyć duża populacja karasia, wiemy, że ma tarło, a no z doświadczenia wiemy, że karp lubuje się w tym smakołyku, więc mogło to być też poniekąd troszeczkę tym spowodowane. No i co chłopaki, no podzielcie się szybko, na co pojechały karpie, ja oddaję mikrofon dla Łukasza, bo no chłopaki podzielą się. Łukasz zasadniczo wygrał te nasze pseudo zawody teamowe, więc on ma pierwszeństwo głosu, wygrał dwiema rybami, przepraszam. Nie, no ja jestem bardzo zadowolony. Udało się wypracować 2 brania, tak? Oczywiście 3, bo jeszcze była ładna płoć. No miejscówki pozmieniane, fajnie ziarnem zasypane. Już na tą drugą noc dużo więcej zasypałem, tak? Smaki, które się sprawdziły, no to jedna miejscówka tam było sypane ananasem na słodko. Druga miejscówka, no to śmierdząco Prodigy. No i udało się wypracować rybki. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszy raz na tej wodzie. Miejmy nadzieję, że nie ostatni, że uda się jeszcze na pewno tu przyjechać. Z samego powodu takiego, że byliśmy super przyjęci. Zostaliśmy tutaj bardzo miło mi i chłopakom również, więc przekazuję dla Darka. Czas nam się kończy, więc ja szybciutko tylko wam powiem, że moje wytypowane miejsce były cały czas tak samo okupowane, ja nie zmieniam miejscówek. Ten karaś, piękny karaś, moje PB karasio w ogóle, też poszło na kałamarnicę, jak również i karp, który o 1:30 wyrwał nas ze snu i właśnie on zrobił taką piekielną rolkę. Więc wszystko było na popka, na Roni Rigu, wszystko to była kałamarnica malina, tak? Kolejny rok się sprawdziła. No słuchajcie, tak jak widzieliście, ryby wypuszczałem, no powiem wam, że woda nie jest jeszcze taka mega ciepła, aczkolwiek już czuć, że przyłamuje tą temperaturę, więc no to jest tak, jak Adrian powiedział, to jest dopiero początek sezonu. Więc jak na takie warunki, na taką wodę i ten początek kwietnia, to wydaje nam się, że mega udała się nam zasiadka. Zrobiliśmy co mogliśmy. 3 ryby, a zasadniczo 5, czyli 3 karpie i 2 przyłowy. Piękne przyłowy, bo płoć była naprawdę mega, karaś tak samo. No i te karpie
jak to mówimy, no wszystko było ten sam rocznik, ale to najbardziej nieważna jest waga w tej chwili. Ważne było to, że mieliśmy kontakt, udało nam się je złowić. Co świadczy o tym, że wydaje nam się, że chyba dobrze dopasowaliśmy taktykę miejscówki i tak dalej. Nam się pozostaje tylko z wami pożegnać, my lecimy się pakować, bo jak wiecie, na zasiadkach, na koniec, człowiek jest zmęczony tej nocy, żeśmy nie pospali. Zapraszamy was do oglądania, subskrybowania, dzielenia się w komentarzu swoimi uwagami. Co tu jeszcze, Adi? Co ja się jeszcze chciałem podziękować za metrowca pysznego. Aha, metrowiec pyszny, oczywiście, tak. Ta pani wie, będzie wiedziała, o kogo chodzi. O kogo także, chodzi, na pewno wiadomość dojdzie. Dziękujemy pięknie. No i pyszny. Na koniec był tak bardzo pyszny, że już nawet nie był krojony po skosie, a wprost, nieważne. Był po prostu wyśmienity. My jeszcze raz dziękujemy. Nasza karpiowa faza. Pozdrawiam was. No, dzięki dla chłopaków jeszcze za zasiadkę. No i co, widzimy się przy następnych filmach, tak? Tak jest, kończymy naszą przygodę Barłożną 2024. Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiam.